W dzisiejszej sondzie zapytamy uczniów schowskich szkół i mieszkańców, w jaki sposób spędzają swój wolny czas i co według nich powinno tutaj powstać. Jak spędza Pani swój wolny czas? Oj, wolny, bardzo go mało mam tego czasu wolnego, bo pracuję. Czytamy, oglądamy. O, odpoczywam. Czytam książki, polecam czytać książki, surfuję po internecie. Chodzę na Uniwersytet Trzeciego Wieku do klubu seniora. Wolny czas spędzam bardzo aktywnie, ponieważ mam syna, który ma 9 miesięcy, więc moja odpowiedź będzie bardzo krótka. Spędzam mój wolny czas z moim synem 9-miesięcznym. Ja przed komputerem najczęściej. Najczęściej na czytaniu książek czy oglądaniu jakichś ciekawych filmów. Spotykając się ze znajomymi, słuchając muzyki i czasami jeżdżę na rowerze. Ze znajomymi, właśnie tutaj siedzą sobie. Wolny czas najczęściej spędzam w domu, słuchając muzyki albo oglądając telewizję. Czasami też trochę płażę po mieście posłucham muzyki. Ogólnie tak, na spokojnie. Spędzam ze znajomymi lub chodzę grać w piłkę. Wychodzę z przyjaciółmi połazić po wiosce. Różne zainteresowania, na przykład chodzę na treningi, gram w szachy, uczę się, różne takie tam rzeczy. A ty? W sumie różnie, gram w kosza, airsoft. Dużo rzeczy. No, grając w piłkę, no robię lekcje też, tak. Na hali, grając w różne sporty. Z przyjaciółmi. Robiąc lekcje, czy słuchając muzyki? Nie no, ze znajomymi spędzam czas, wychodzę gdzieś na dwór, fajnie, ładnie, nie? Na dworze z kumplami. Wolny czas na komputerze i przed telewizorem. Ja gram na komputerze, jeżdżę rowerem, no i tak, uczę się trochę. No. Wolny czas spędzam na komputerze, a potem wychodzę na dwór grać w piłkę, na orlik, takie te, w koszykówkę. Głównie z dziewczynami się spotykam, nie wiem, sport uprawiam jakiś. Wychodzę z przyjaciółmi. Zazwyczaj tańczę, słucham muzyki, fotografuję naturę. A czy według Ciebie powinny powstać jakieś inne centrum rozrywki, żeby urozmaicić jakoś ten wolny czas? Powinno być. A co na przykład? Nie wiem, jakieś kawiarnie, coś takiego, żeby znajomi się mogli spotykać wszyscy razem, tak? Powinno być coś takiego, jak taka świetlica, do której każdy może wejść o każdej porze, pograć w jakieś piłkarzyki czy coś. Powinno być takie miejsce. Zajęcia w piłce nożnej, koszykówce, siatkówce, żeby młodzież się uczyła grać. Kino tutaj we Wschowie by mogło być takie lepsze, nie? Tam z galerią i takie tam. Nie wiem, wszystko mamy, co nam potrzebne. Może więcej boisk do siatkówki, bo no, nigdzie nie ma takich ciekawych rzeczy. Ten stadion trzeba odbudować. To jest potrzebne. Dla dziewczyn grę w piłkę nożną, klub jakiś. Nie wiem, jakieś więcej orlików, coś takich, hal na zimę, coś. Jakaś sekcja taneczna. Oraz, nie wiem, jakaś sekcja dla dziewczyn, na przykład artystyczna albo coś. Na przykład piłkarzyki, tak jak teraz. Bilard jakiś albo coś. Nie wiem, różne takie typu rzeczy. Nie? Jak nie ma co robić, jest orlik, no to dużo osób wychodzi tutaj w wakacje, no ale w zimę nic nie ma, nie? A co powinno się w takim centrum rekreacji znajdować? No różne, zależy to od zainteresowań młodzieży, nie? Nigdy nie wiadomo, co kto lubi robić, ale powinny powstawać różne kluby sportowe. Teraz ostatnio powstały na przykład treningi, są kimboksingi K1. Młodzi chodzą, interesują się tym. Za mało takich w porządku knajpek, gdzie można usiąść, spokojnie z kolegami wypić kawkę, czy piwko, czy herbatkę, coś w tym stylu, żeby dobrze było. Mało tego, brakuje we Wschowie, tak. Nie no, mamy orlik, to dobrze, nie? Uważam, że tak, bo młodzież sama siedzę bardzo dużo przy komputerze, na Facebooku i tak dalej, ale uważam, że powinna być taka rozrywka we Wschowie, żeby można było no po prostu milej spędzić ten czas, a nie tylko przed komputerem. A tutaj nic nie powstanie, bo Wschowa jest dla mnie biednym miastem, mieściną, wioską na dodatek, więc tutaj nic więcej nie powstanie. Był Power Night, który zamknęli, był Piąty Element, który zamknęli, więc tu więcej nic nie powstanie. No to myślę, że młodzież powinna podpowiedzieć nam, dorosłym, to na czym to powinno polegać. Wydaje mi się, że zdecydowanie wschowska młodzież troszkę się nudzi, ale też nie wykazuje za dużo inicjatywy, bo wschowska młodzież, mam czasami wrażenie, że chciałaby, żeby im podano gotowy produkt na tacy, a ja jestem tego zdania, że to wschowska młodzież powinna przyjść i nam zaproponować to, co byłoby ich w kręgu ich zainteresowań. Nie ukrywam, że niejednokrotnie takie pytania kierowałem do młodzieży, nie uzyskałem odpowiedzi do
dzisiaj. Myślę, że młodzi ludzie, tak jak ty, moja koleżanko, powinnaś sprawę wziąć w swoje ręce.